Środkowy PG z Krybyłchatów przez co najmniej 2 tygodnie będzie miał rozbrat z piłką, bowiem odnowił mu się uraz sprzed miesiąca. Podczas meczu z Gubernią Nizhni Nowgorod po raz kolejny pękła skóra wokół palca. Plińskiego nie zobaczymy nie tylko w pierwszych meczach play-off z Politechniką, ale również w rozgrywkach Pucharu Polski, które ruszają 13 marca w Zielonej Górze. Sztab szkoleniowy PG z Kry woli dmuchać na zimne i poczekać, aż zawodnik dojdzie w pełni do zdrowia. Jak podkreśla Tomasz Kuciapiński, klubowy fizjoterapeuta, skóra przy piątym palcu rozerwała się jeszcze bardziej niż ostatnio i liczba szwów jest większa, dlatego powrót na boisko nie będzie szybszy niż za 2 tygodnie. Wiele wskazuje na to, że Daniela ponownie zobaczymy w akcji podczas meczu z Politechniką w Warszawie.